Szef Pentagonu zapowiada. 20 państw zaopatrzy Ukrainę duże wsparcie dla Ukrainy. Szef Pentagonu o 20 państwach. Minister obrony USA Lloyd Austin, który w poniedziałek poprowadził drugie spotkanie Międzynarodowej Grupy Kontaktowej, koordynującej pomoc zbrojeniową dla Ukrainy, poinformował, że około 20 krajów zadeklarowało nowe pakiety wsparcia wojskowego dla Kijowa. Spotkanie online było kontynuacją prac grupy zawiązanej miesiąc wcześniej w Ramstein w Niemczech. Uczestniczyli w nim ministrowie obrony 47 krajów, w tym szef resortu obrony Ukrainy Oleksij Reznikow. Do konferencji dołączyły nowe kraje. Austin przypomniał, że po spotkaniu w Ramstein broń Ukrainie dostarczyły m.in. Australia, Kanada, Wielka Brytania. W poniedziałek do konferencji online dołączyły nowe kraje, które nie brały udziału w pierwszym spotkaniu grupy, w tym Austria, Bośnia-Hercegowina, Kolumbia, Irlandia i Kosowo. Wśród państw, które zadeklarowały nowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy, Austin wymienił Włochy, Danię, Grecję, Norwegię i Polskę. Dania dostarczy pociski przeciwokrętowe Harpoon i pociski rakietowe. Ponadto ministrowie obrony obiecali dostawy bardzo potrzebnej amunicji artyleryjskiej, systemów obrony wybrzeża, czołgów i innych pojazdów opancerzonych. Szef Pentagonu dodał, że Kijów oczekuje na pociski dalekiego zasięgu, drony i kamizelki kuloodporne. Przed spotkaniem online Austin rozmawiał też z Reznikowem na temat potrzeb Ukrainy dotyczących uzbrojenia. Zwołam trzecie spotkanie grupy kontaktowej w przyszłym miesiącu, 15 czerwca w Brukseli, na marginesie spotkania ministrów obrony państw NATO, którzy stawią się tam osobiście, poinformował szef Pentagonu. 26 kwietnia w Ramstein Austin zapowiedział, że Międzynarodowa Grupa Kontaktowa będzie spotykała się co miesiąc, by koordynować pomoc zbrojeniową dla Ukrainy. Jej zadaniem jest dialog i integracja wysiłków skoncentrowanych na wsparciu Kijowa.